spotkanie dwóch czołowych drużyn zapowiadało wielkie emocje w koszańskiej hali widowiskowo-sportowej. Początek spotkania dość nerwowy i wyrównany. Sporo minut bez większej zdobyczy punktowych, jak na zespoły, które mają najskuteczniejsze ataki w lidze, to dosyć niespodziewana sytuacja. Do wyniku 3-4 trwała wyrównana walka, później jednak zdominowała rywalizacja ekipa ze Zgorzelca. Duży wpływ na budowanie przewagi miały dobre akcje Wrighta. Ten zawodnik najpierw zdobył 2 punkty, chwilę później dorzucił jeszcze rzut wolny po swojej akcji. Również ten sam zawodnik powiększył przewagę zespołu gości do 11 punktów efektownym wsadem. Dwie akcje Damiana Kuliga i przewaga Turowa wzrosła do 13 punktów. Po pierwszej kwarcie był wynik 21-10 dla gości. Druga odsłona rozpoczęła się od skutecznych ataków gospodarzy. Najpierw Szymon Szewczyk rzutem za 3 punkty porwał zespół koszański do walki. Chwilę później kolejne punkty Dante Swensona. Rzut skuteczny za 3 punkty Devona Ostina zmniejszył dystans do 8 punktów i zapowiadała się ciekawa rywalizacja w tej drugiej kwarcie. Od tego momentu trwała wyrównana walka, jednak duży wpływ na ostateczny rezultat pierwszej połowy miała końcówka drugiej kwarty. Końcówka należała do gości, tutaj efektowny wsad Wrighta, następnie rzut za 3 punkty Taylora i na zakończenie tej kwarty również trójką popisał się Dylewicz. Ostatecznie po pierwszej połowie przewaga gości wynosiła 17 punktów. Na długą przerwę zespoły schodziły przy wyniku 48-31 dla Turowa. Początek trzeciej kwarty należał do gospodarzy. Tutaj Szewczyk za 2 punkty. Chwilę później dystans do rywali zmniejsza Artur Mielczarek. Devon Austin i już tylko 13 punktów straty do rywala. Chwilę później Quintel Woods, kolejne punkty tego zawodnika, już miał 10 w tym momencie, choć bardzo mocno pilnowany przez Turów przez całe spotkanie. Kiedy Dante Swenson trafił za 3 punkty, dystans do Turowa wynosił zaledwie 8 punktów, jednak później ciężar zdobywania punktów na swoje barki wziął Michał Chyliński, gracz Turowa, zakończył 4 akcje z rzędu skutecznymi atakami. W efekcie Turów ponownie odskoczył na 14 punktów. Akademicy próbowali dogonić rywala, jednak przeciwnicy cały czas kontrolowali przebieg wydarzeń. Trzecią kwartę efektownym rzutem za 3 punkty zakończył Collins. Wydawało się, że wszystko jest już rozstrzygnięte. AZS starał się odrobić stratę i doszedł na 10 punktów. Tutaj niecelny rzut wolny Szymona Szewczyka, ale skuteczna dobitka Artura Mielczarka. Chwilę później kolejne punkty Szewczyka na rezultat 71-81 i pozostawały niemal 4 minuty do zakończenia spotkania. Jednak kolejny przestój akademików kosztował ich zwycięstwo w tym spotkaniu. Jeszcze rozmiary porażki zmniejszyli Quintel Woods, a także Dante Swenson. Ostatecznie Turów pokonał AZS Koszalin 89-78.